Ok, witamy wszystkich ponownie. Dzisiaj pokażemy Wam, jak podłączyć szybko końcówki Huawei'a. Jedna to jest 8546M. W GPONie oczywiście. Drugą mamy przelotkę 8010. To jest Huawei'a. Na chwilę obecną na wszystkich świeci się los. Na tej też. Ok. Wszystko podłączamy pod OLTA MA5608T wyposażonego w kartę GPBD, to jest 8 ponów z wkładkami C plusowymi, w kartę MCUD, to jest nasz UPLINK i oczywiście upraszczamy sobie życie powerem, jest to power AC. Do tego wszystkiego podłączamy również splitter ExtraLinka, 1 do 8 powinien wystarczyć. Ok, to do dzieła. Zaczniemy od tego, nie będziemy pokazywali, jak się logować przez konsolę, bo to chyba każdy zna. Logujemy się na OLTA. Ok. W pierwszej kolejności uruchomimy sobie na porcie uplinkowym internet. Nie będziemy tutaj roztrząsali VLANów. A przepraszam, na początku sobie musimy znaleźć wszystkie karty, które nas interesują. Display Board 0. To są wszystkie nasze karty, czyli GPBD, MCUD, Uplink i oczywiście Power. Następnie Board 0. Board Call 0. Wszystkie sloty, czyli jeszcze pierwszy i drugi. Ok, mamy wszystkie. No to mamy tu postawiony mały routerek spod klasy 10-15, więc sobie wybierzemy jakiś wolny adres. Ok, interfejs. Konfigurujemy adres. Wybierzmy sobie na przykład 10-15-0. O, chyba ten będzie wolny. Oczywiście maska standardowa. OK, to już mamy. Teraz potrzebujemy routing, żeby to wszystko nam chodziło. Statyczne oczywiście. Na gateway 10.15.01. OK, to już mamy. Teraz tworzymy wszystkie potrzebne profile. Pierwszy profil to jest DBA, który mówi nam, gdzie stworzymy sobie przepustowość 1 giga. Profile ID sobie wpiszemy 10. Type 4. Oczywiście maksymalnie chcemy mieć 1 giga, to 1024.30. Ok, z sukcesem. Otworzymy teraz profile potrzebne nam do urządzenia ONT. ONT pierwszy to będzie Line Profile. Oczywiście GPON, Profile ID, ustaliliśmy 10, tego się trzymamy. OK. 4 DBA Profile ID w dalszym ciągu 10. Następnie dodajemy porty genowe. OK, mapowanie, oczywiście VLAN, mapowanie do GEMA, VLAN 1, taki mamy domyślny, tego nie zmieniliśmy. OK, nie będziemy tłumaczyć dokładnie krok po kroku, o co chodzi w tych poleceniach. Więcej znajdziecie i szczegóły i opis wszystkich poleceń na www.anteny24.pl. Tam będziecie mieli szczegółowo wytłumaczone, który profil jest do czego i po co te profile właściwie są. A kolejnym profilem to jest serwisowy profil.
dla ONT. SRV profile, oczywiście GPON. Profile ID w dalszym ciągu 10. OK. ONT port ETH1. Port VLAN ETH. OK. Z sukcesem. Potwierdzamy. Wychodzimy. OK. Teraz przechodzimy do interfejsu GPON-owego, który nas interesuje. W naszym przypadku to będzie interfejs GPON 01, bo taka jest karta. Jedyneczka. OK. Teraz włączamy sobie autowykrywanie niezarejestrowanych końcówek na porcie zerowym, ponieważ mamy tak podłączony pod taki PON, port zerowy. OK. Czyli port 0, ONT auto find, ONT auto find enable. OK. Teraz możemy sobie wyświetlić wszystkie niezarejestrowane końcówki. W porcie zerowym. Cóż to. Pierwszą. OK, to jest ta. Teraz drugą sobie podłączymy. Oczywiście pony mrugają, bo nic nie jest zarejestrowane w dalszym ciągu. OK. Mamy dwie niezarejestrowane. To są obydwa Huawei. No to rejestrujemy w tym momencie. Zaczniemy od pierwszego, od góry. ONT na porcie zerowym. ONT ID jako pierwszy będzie 0. Po SN-ie uwierzytelniamy. OK. Możemy oczywiście zapomnieć o profilach. ID 10, ONT, SRV profile, ID w dalszym ciągu 10. Description podpiszmy sobie jako Huawei pierwszy. OK. Uwierzytelnił nam się ten Huawei. Widać to po tym, że PON nie mruga, tylko świeci na stałe. Następnie, żeby uruchomić usługę internet, musimy stworzyć również serwis, port serwisowy, czyli serwis port pierwszy. VLAN na nieszczęście dalej pierwszy.
GPON 0.1.0, bo to jest ta karta, czyli board zerowy, karta pierwsza, pon zerowy. Ok, lecimy dalej. ONT 0. Gameport 1 multiservice user VLAN 1. Ok, to teraz sprawdźmy, czy nam będzie działał. Uruchomiliśmy usługę internet, sprawdzamy, czy nam wszystko działa. Oczywiście wszystko jest w bridge'u. Z takiej podklasy jak trzeba dostaliśmy adresy. Jest internet, gitara. Przez tą końcówkę. Ok, została nam jeszcze jedna do zarejestrowania. Sprawdźmy w takim razie, czy też uda nam się zarejestrować tą końcówkę. Ponownie wchodzimy na interfejs GPON 01. Nas tak interesuje. Display on auto find 0. Została nam jeszcze jedna, bo tamto już mamy zarejestrowane, no to rejestrujemy teraz tą. ONT confirm na zerowym porcie. ONT ID tym razem będzie pierwszy, czyli drugi. Kopiujemy SN. Line profile ID oczywiście 10. SRV profile ID również 10. Description Huawei 2. Z sukcesem. Następnie trzeba stworzyć kolejny service port. Serwis port, tym razem drugi. VLAN na GPON 0.1.0. Tak. W dalszym ciągu korzystamy z pierwszej karty na zerowym bordzie i zerowy POM. Teraz ONT będzie już pierwsze, bo tu jest ID kolejne. Gameport 1, multiservice user VLAN, oczywiście 1. Ok, teraz sprawdzamy, jak się zachowuje nasza końcówka. Jak widać, port już przestał mrugać. PON jest stale świeci na zielono. Oznacza to, że końcówka została zarejestrowana na naszym OLT-cie. A więc sprawdzamy szybko, czy będziemy mieli internet po DHCP. Od razu nam się wszystko zautoryzowało. Może pokażmy to jeszcze raz. Jak wypniemy kabel, nie mamy żadnego połączenia. OK, wpinamy kabel. LAN świeci. Dostajemy od razu adres po DHCP. Z tej podklasy, co nas właśnie interesuje, czyli z 10.15. OK, weryfikujemy, czy jest usługa internet. Sukcesem.
I w tak oto prosty sposób możemy podłączyć końcówki Huawei'a pod OLT-a. W tym krótkim filmiku to będzie wszystko. Natomiast w następnym zapoznamy się, jak można pod OLT-a Huawei'a zautoryzować końcówki NanoG w podobnie szybki sposób. Dzięki, do zobaczenia.